A Bogu, bracia i siostry, jak to dobrze jest oderwać się myślami, sercem od tej ziemi, od tych naszych małych różnych spraw, jedzenia, picia, spania, podróżowania i myślami pobiec ku Panu i oddać Mu chwałę. I wyobrazić sobie w duchu, jak On siedzi na tronie, jak godzien jest uwielbienia, godzien jest chwały. Tak też w ostatnich dniach, aż i z Bożą pomocą, aż do dnia, kiedy będziemy tu razem świętować narodziny Pana Jezusa, staramy się poszukać powodów, dla których jesteśmy pełni podziwu dla naszego Pana. I dzisiaj rano taki powód już przedstawiliśmy, ale możliwe, że wielu z Was jeszcze nie zdążyło się z tym zapoznać. Może nawet jest tak, że z żadnym z tych rozważań jeszcze się nie zdążyliście zapoznać. Wcale bym się tym nie dziwił, bo każdy ma tyle różnych spraw, że niekoniecznie musi czytać albo zaglądać do internetu. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy właśnie porozmawiali trochę o tym, że Pan Jezus miał odwagę budzić sprzeciw. Dlaczego za to ja osobiście chcę Go podziwiać? Ano dlatego, że żyjemy w czasach, kiedy przestaliśmy mieć odwagę, by budzić sprzeciw. Panuje powszechnie akceptacja, tolerancja. Raczej niemiło jest widziany człowiek, który pokazuje jakieś braki, jakieś problemy. I w wielu wypadkach, żeby pozostać miłym dla innych ludzi, żeby nie wywoływać jakiegoś napięcia, przemilczamy sprawę, wycofujemy się, nabieramy wody w usta i tak to przebiega. Stajemy się coraz większymi konformistami, to znaczy, że chociaż w głębi serca wiemy, że coś należałoby powiedzieć, że tak nie powinno być, to jednak właśnie dla tej miłej atmosfery milkniemy, dopasowujemy się do otoczenia, a w konsekwencji dzieje się tak, że za jakiś czas już nawet te niebiblijne, niezgodne z Ewangelią sprawy stają się też już nam jakieś takie bliższe, jakoś się z nimi oswoimy, pogodzimy i tak to bywa. Nasz Pan, Jezus Chrystus, konformistą nie był. On miał odwagę zawsze powiedzieć prawdę. Demaskował grzech zawsze. Gdy widział zło, widział grzech, to demaskował. Kiedyś do swoich braci rodzonych powiedział: świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. No i to wywoływało reakcję. Pan Jezus, jak wiemy, ganił niewiarę, gdy ją zauważał, to nawet w gronie apostołów po zmartwychwstaniu ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i czytamy, i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. Najbardziej wszakże, najdobitniej ganił obłudę, jaką widział w ludziach, a zwłaszcza w uczonych piśmie i faryzeuszach. W Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale mamy taką mowę Jezusa, który aż 7-krotnie Jezus mówi: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Krótko mówiąc, Jezus nie nabierał wody w usta. Nie miał też względu na osobę, obojętnie z kim miał do czynienia, to mówił prawdę. I uwaga, on
nie nosił w sobie sprzeciwu. On nie mówił rzeczy dla samego sprzeciwu. On po prostu nosił w sobie prawdę i mówił prawdę. I nie zatrzymywał tej prawdy w sobie. A jednak na jego słowa ludzie reagowali sprzeciwem. On nie sprzeciwiał się dla samego sprzeciwu, ale gdy wypowiadał prawdę, to ludzie sprzeciwiali się, reagowali, bo jak to się mówi, prawda w oczy, kole. Tak, prawda w oczy kole. Czy było łatwo Panu Jezusowi? Jakże często z obawy, że nasze słowa kogoś wzburzą, wolimy nie wywoływać wilka z lasu. Niech sobie ten wilk tam w tym lesie siedzi, se przejdziemy obok. Dlatego Jezus jest godny podziwu, bo miał odwagę budzić sprzeciw. Mówił jak trzeba, czynił jak trzeba i nie bał się, że ktoś będzie się temu sprzeciwiał. Dlatego też dzisiaj chciałbym, żebyśmy troszkę o tym więcej porozmawiali, o tej postawie porozmawiali, a podstawą niech będą słowa, które znajdujemy w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale, 34-35 werset. Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. I aby były ujawnione myśli wielu serc. Te słowa wypowiedział natchniony Duchem Bożym sędziwy Symeon, gdy Maria i Józef przynieśli Jezusa do świątyni po okresie oczyszczenia, by złożyć ofiarę za pierworodnego syna i by go poświęcić Panu. Zacznijmy od tego, że współczesny konformizm, o którym wspomniałem, tolerancja, akceptacja, to nie są nowe zjawiska społeczne. To jest w ludziach od zawsze. Gdy czytamy proroka Ezechiela, to w 22 rozdziale widzimy ten obraz, jak to ludzie potrafią mówić miłe rzeczy, żeby było miło, żeby nie psuć atmosfery. Kapłani gwałcą prawo, znieważają to, co dla mnie święte. Nie rozróżniają między świętym a zwykłym. Nie uczą o różnicy między czystym a nieczystym. Odwracają uwagę od moich szabatów, także jestem przez nich bezczeszczony. Jej książęta są jak wilki, chciwe łupu, żądne krwi, niszczące ludzi, tylko po to, by czerpać niegodziwy zysk. Mówiąc krótko, zło się dzieje, tak? A prorocy? Czyli ci, którzy mieliby powiedzieć prawdę, powiedzieć od Boga słowo. A prorocy? Ci wszystko wybielają. Mówią, że coś tam widzą, wróżą zwykłe kłamstwa. Powtarzają, tak mówi wszechmocny Pan, podczas gdy Pan nic nie mówi. A więc widzicie, że to nie tylko dzisiaj kaznodzieje stające za kazalnicą mówią tylko słowa miłe, żeby tak zmotywować, zachęcić, pocieszyć, pogłaskać, poklepać. Że to nie tylko dzisiaj ludzie sobie smarują, kadzą, jak tylko, aby tylko było miło. Nie, w tamtych czasach też tak było. Dlatego Bóg potrzebował wtedy i wciąż potrzebuje ludzi, którzy z odwagą staną po stronie prawdy, po stronie wierności Słowu Bożemu, którzy będą mówić jak Słowo Boże, którzy będą mieli odwagę nawet powiedzieć coś, co zaboli świętego Piotra nawet. Bo przecież pamiętamy taką scenę, jak to apostoł Paweł w pewnym momencie, gdy Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się przeciwstawił, dlatego że zawinił. Bóg potrzebuje takich ludzi, którzy będą mieli odwagę, żeby
Piotrowi, apostołowi powiedzieć coś, co z pewnością dla niego w tym momencie miłe nie było. Bóg potrzebuje takich ludzi, którzy będą mieli odwagę mówić każdemu prawdę, bo w Kościele nie ma świętych krów, nie ma nikogo, na kogo trzeba było uważać, chodzić na paluszkach, żeby mu nie powiedzieć czegoś, co będzie dla niego przykre. Jeśli oczywiście jest to mówienie prawdy, bo nie chodzi o to, żeby komuś przykrość sprawić, tylko chodzi o to, żeby powiedzieć prawdę. I widzimy w Biblii, że w wielu wypadkach ludzie Boży narażali się na sprzeciw, wywoływali sprzeciw, mówiąc prawdę. Takim przykładem jest Jan Chrzciciel, który widział, jak król Herod postąpił bardzo źle, niemoralnie. I nie, gdy inni nabierali wody w usta, bo to król przecież, no wiecie, jak to dzisiaj ludzie robią, na pastora gadają tam za plecami, że to, że tamto, że jak się pastor pojawi, o bracie kochany, jak... jeszcze bardziej na księdza, wiecie, jak to robią. Bo z pastorem to jeszcze czasem prosto mu w oczy powiedzą. Ale ksiądz, książę, to jak, żeby coś powiedzieć przeciwko? A Jan miał odwagę. I do czego to doprowadziło? Że sam Herod posłał i pojmał Jana i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony brata swego. A Herodiada żywiła do niego urazę i chciała go zabić, ale nie mogła. Wywoływał sprzeciw swoją postawą. Innym przykładem, dobitnym przykładem jest Szczepan, jeden z siedmiu diakonów, pełen Ducha Świętego. Służył w Kościele, wypowiadał słowa prawdy i w pewnym momencie doszło do tego, że w obliczu zebranych Żydów, którzy byli przeciwni Ewangelii, wygłaszał słowa. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście Sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. Szczepan miał do wyboru, że widząc, że robi się niewesoło, mógłby zamilknąć, powiedzieć, panowie, ja tak trochę, ale spokojnie, bardzo spokojnie, ja nie chcę tu wichrzyć, zmieniać niczego, tam sobie w salce porozmawiamy o Chrystusie, a dajcie mi spokój. Nie? Mógłby tak się wycofać rakiem. Czy sobie nie zdawał sprawy z tego, że jego słowa wzburzą ludzi? Głupi chyba nie był, a na pewno był napełniony Duchem Świętym. I miał odwagę powiedzieć im prosto w oczy, kim są, jak się zachowują. I właśnie Jezus był takim, który chodził po ziemi, spotykał się w różnych okolicznościach z ludźmi, z różnymi ludźmi i mówił prawdę. I bezkompromisowość Jezusa jednych wzmacniała, a drugich doprowadzała do upadku, jak to przeczytaliśmy dzisiaj w naszym tekście. Że przez Niego jedni powstaną w Izraelu, a drudzy upadną. Ci, którzy nic nie znaczyli, jak uwierzą w Jezusa Chrystusa, powstaną do życia. Ci, którzy są obłudni, ci, którzy są źli w środku, a tylko mają taką udawaną pozycję, zostaną zdemaskowani i upadną. W Ewangelii Łukasza czytamy, a gdy On to mówił,
zawstydzili się wszyscy przeciwnicy Jego, natomiast lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich dokonywał. Tutaj właśnie w tych słowach Ewangelii widać, że jedni rosną, a drudzy maleją. Jedni powstają, drudzy upadają. W jednych Jezus wzbudzał obłędną chęć zabicia Go, bo jak czytamy Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, to scenka z Nazaretu, gdzie Jezus się wychował, a potem przyszedł i zaczął im głosić Słowo Boże. Wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem i powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Jakie reakcje wywołał w ludziach niewierzących, chociaż myślących o sobie, że są wierzący? Wywołał gniew, zawrzeli gniewem, czytałem. To byli zwykli ludzie w tej miejscowości, w której się Jezus wychował, ale byli też przywódcy narodu, ci, którzy powinni się zawsze zachować godnie, roztropnie, sprawiedliwie. A czytamy o nich w 26 rozdziale Ewangelii Mateusza, że się zebrali arcykapłani, starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kajfasz, i naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić. Dlaczego? Co on im zawinił? Mówił im tylko prawdę. I nie po to tylko, żeby im dowalić, ale mówił, żeby ich ratować, żeby ich zbawić, żeby się ocknęli, żeby się nawrócili. Dla jednych więc były to słowa, które wywoływały w nich gniew, złość. Dla drugich były to słowa żywota. Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Ci, którzy myśleli, że do nich należy Królestwo Boże, zostawali w tyle. A ci, którzy nawet nie myśleli, że jeszcze, że jest dla nich jakaś nadzieja, jakaś szansa, oni wyprzedzali tych dobrych po ludzku do Królestwa Bożego. Jezus więc mówił prawdę i budził tym sprzeciw. Tak właśnie, jak zostało o nim powiedziane. On będzie znakiem, któremu się będą sprzeciwiać. Na znak, że on się pojawił, na znak, przeciwko któremu będą mówić. Tak w uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. To jest greckie słowo, które znaczy sprzeciwiać się, nie zgadzać się, zaprzeczać, oponować. Czyli, że jeżeli Jezus coś mówił, to w wielu ludziach pojawiało się to antilego, sprzeciwienie się, niezgoda, zaprzeczenie. To samo słowo występuje w innych okolicznościach opisywanych w Biblii. Jednym z przykładów jest to, jak natchniony Duchem Świętym Łukasz opisuje reakcję na posługę świętego Pawła. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, wpadli w zazdrość, zaczęli bluźnić i podważać antilego to, co Paweł mówił. Paweł mówił rzeczy prawdziwe, mówił rzeczy dobre o Chrystusie. Wzywał, wykazywał, że Jezus jest Mesjaszem. A oni zaczęli bluźnić, złościli się i podważali to, co Paweł mówił. Jezus też, jak mówi ten tekst przez nas odczytany na początku, demaskował i ujawniał myśli wielu serc, bo on, pełen Ducha Świętego, gdy patrzył na człowieka, to wiedział, co on myśli. Ja tak patrzę na was teraz, patrzę na Kubę, nie wiem, co Kuba myśli teraz o mnie, na Gabriela, Andrzeja, Kazimierza. Kazik nawet nie powie, co myśli o mnie. A Jezus, jak spojrzał na człowieka, przyjrzał mu się i wiedział, co myśli. Wiedział, co ten faryzeusz myśli, który go zaprosił. Wiedział, co ludzie mają w głowach.
Niezwykłe, niesamowite. I dlatego też czasem mówił, ty sobie myślisz, a ja ci mówię. Demaskował. I obłudnicy musieli drżeć przy Jezusie, bo On może ujawnić moje myśli. Natomiast ludzie szczerzy, którzy się nawracali, grzesznicy, cieszyli się łaską Bożą, bo On dodawał im otuchy, bo On ich podnosił na duchu, bo On widział ich skruchę, widział ich szczerość i mógł powiedzieć im rzeczy dobre. I uwaga, gdy brakuje takich ludzi jak Jezus, wówczas w atmosferze tolerancji, akceptacji, tych samych miłych słówek, zbór ulega powoli zeświadczeniu. Bo jeżeli widzą, że ja upadam, a nic mi nie powiedzą dla tej miłej atmosfery, żeby nie popsuć atmosfery, no to ja pozostawiony mogę następnego razu jeszcze bardziej upaść i zaczynam się oswajać z tym. Po to są bracia i siostry, uczniowie Jezusa Chrystusa, by patrzyli jedni na drugich, by się pobudzić do dobrych uczynków, by się napomnieć. Ale jeśli dla miłej zgody, atmosfery przemilczamy, to zbór powoli świetczeje, zaczyna schodzić na psy, przepraszam za słowo. Dlatego chciałbym dzisiaj was wszystkich zachęcić, pobudzić, abyśmy zachowując chrystusową miłość do ludzi, troskę o ich zbawienie, głosząc ludziom dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, nie przegapiali tej postawy, którą cechował się Jezus Chrystus, a mianowicie, żebyśmy mówili prawdę, byśmy wzywali ludzi do opamiętania. Niedawno żeśmy rozważali, że Jezus jest godny naszego podziwu, bo On wzywał ludzi do opamiętania. Nie siedział z nimi, nie pił kawki przez 2 godziny i ani się nie zająknął na temat tego, że trzeba się opamiętać z grzechów, nawrócić. On to robił. On nigdy nie przemilczał zła. Gdy widział jakąś niesprawiedliwość, gdy widział jakieś zło, to On nie przemilczał. Oczywiście nie chodzi jak karabin maszynowy, że strzelał we wszystkim, wszystko złe jest, wszystko złe, wszystko jest złe. Nie. Ale gdy miał do czynienia z konkretnym przypadkiem, On tego nie przemilczał. On odważnie występował w obronie prawdy. I my, bracia i siostry, wzywam was dzisiaj do tego, żebyśmy występowali w obronie prawdy Słowa Bożego, byśmy zachowywali się jak trzeba, byśmy mieli odwagę powiedzieć, jaka jest prawda w świetle Słowa Bożego. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, czytamy Filipian 1:27. Abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. Takie życzenie, takie pragnienie miał apostoł Paweł w odniesieniu do wierzących Filipi. Takie pragnienie miejmy i względem siebie nawzajem dzisiaj, żeby stać z połem, walczyć za wiarę Ewangelii, nie dać się zastraszyć, nie dać się przymknąć, dlatego że ktoś może zareagować, ktoś może się oburzyć, komuś może się to nie spodobać, co powiemy. Mówmy prawdę. Świećmy też osobistym przykładem bezkompromisowego trwania w Chrystusie, bo jeżeli byśmy tylko mówili, a sami tak nie żyli, to jeszcze większy niepokój będziemy wprowadzać, jeszcze większe zamieszanie. I ludzie będą mieli prawo powiedzieć lekarzu, ulecz samego siebie, spójrz na siebie, człowieku. Będziesz mi mówił, że nie wolno się obruszać, a sam się obruszasz na byle co. No to najpierw sam przestań się obruszać, a potem powiedz mi, że to się Bogu nie podoba, jak się człowiek obrusza. Miejmy odwagę budzić sprzeciw i chętnie płaćmy jego cenę, bo jest zawsze jakaś cena.
Niezależnie od tego, jak wielki sprzeciw wzbudzimy, reagujmy, gdy widzimy jakąś krzywdę, nie zgadzajmy się na obniżanie norm moralnych w Kościele, w zborze. Nazywajmy zło po imieniu, walczmy razem w obronie Ewangelii, w obronie prawdy Słowa Bożego. I trzeba będzie zapłacić cenę sprzeciwu nie tylko ludzi tego świata, ale liberalnych chrześcijan, którym się nie będzie podobać taka jednoznaczność, takie obstawanie przy prawdzie Słowa Bożego. Ale Pan Jezus powiedział, biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. Tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Biada wam, jeżeli w zborze wszyscy będą się do was uśmiechać. Ja tam już nie mówię o świecie, ale w ludzie Bożym było tak, że prorocy, żeby być zaproszonym na kawkę, żeby dostać prezent urodzinowy, żeby było miło, to co mówili? Miłe słowa ludziom mówili. Że będzie dobrze, że jesteście fajni, że wszystko jest dobrze, a jest łaska. I wszyscy dobrze mówili o nich, tylko że to byli fałszywi prorocy. Bo prawdziwy prorok pośród ludu Bożego nie usłyszy zawsze miłych słów. Bo nieraz nawet się na niego zaczają, bo nieraz nawet chętnie by go zabili za to, co mówi. Trzeba będzie płacić taką cenę, ale czy Pan powiedział, błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Jeśli wam powiedzą zło, boście źle zrobili, to nie jesteście błogosławieni, żeby było jasne. Ale jeśli ze względu na mnie, mówi Jezus, ze względu na to, że chcecie być jak ja, że chcecie mnie naśladować, będą mówić, złorzeczyć wam, źle o was mówić, to jesteście błogosławieni, bo równacie szereg z tym najwspanialszym, bo upodabniacie się do Jezusa Chrystusa. W tym wszystkim, nade wszystko dbajmy o to, żeby być zawsze pełnym Ducha Świętego, bracia i siostry. Bo gdy Duch Święty nas prowadzi, to On da nam właściwe słowa, właściwą reakcję i we właściwym czasie. Bo my czasem mamy dobre przesłanie, potrzebne słowa do powiedzenia, tylko że nie we właściwym czasie to zrobimy. I kogoś zranimy, i wzburzymy, i doprowadzimy do niepokoju i tak dalej. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby rozeznawać duchy, z jakimi mamy do czynienia w innych ludziach, żeby się nie dawać nabierać na piękne słówka, gesty, aby mieć odwagę mówić jak Słowo Boże, nawet jeśli będzie to budzić sprzeciw. To Duch Święty daje odwagę, żeby głosić Słowo Boże, by obstawać po stronie prawdy. Na koniec chciałbym przypomnieć nam rolę uczniów, jaką Pan zwierzył im na tym świecie. Pan powiedział kiedyś, wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Jesteście solą ziemi. Jak nie spełnicie swojej roli, czymże nasolą tę ziemię? A sól, jak wiadomo, ma bardzo ważne właściwości. Jedną z nich jest zatrzymanie procesu zepsucia. Dlatego w dawnych latach solono mięso i dzięki temu mięso bez lodówek przetrwało długi czas. Sól zatrzymuje proces zepsucia, gnicia. Ten świat ulega zepsuciu. Wy jesteście od tego, żeby zatrzymać ten proces. Ale jeśli wy przestaniecie pełnić swoją rolę, zwietrzejecie, mówił Jezus do swoich uczniów, to czymże tę ziemię nasolić, jak już nie ma soli? Bo wy jesteście tą solą.
Wy jesteście od tego, żeby tę rolę spełnić, żeby stanąć na właściwej, zająć właściwą pozycję. Wy jesteście, mówił Jezus dalej, światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Macie taką rolę, takie zadanie, żeby zaświecić w mrokach tego świata, w ciemnościach, gdzie ludzie błądzą, gdzie ludzie potykają się o różne sprawy, gdzie ludzie są pogubieni. Jesteście po to, żeby stanąć na stanowisku, żeby zaświecić prawdą Słowa Bożego. Taką rolę wyznaczył nam Pan. Takie mamy zadanie. Dlatego koniecznie powinniśmy zająć stanowisko, bracia i siostry. Jak Habakuk kiedyś, widząc, co się święci, widząc, co się dzieje, powiedział, muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć. I ty, i ja, w obliczu tego, co się dzieje w tym świecie, co się dostało też do zborów, do kościoła, musimy zająć stanowisko i mieć odwagę, by mówić prawdę. Nawet jeśli będzie to budzić sprzeciw, nawet jeśli się to komuś nie będzie podobać. My nie dbamy o to, żeby się podobać ludziom, ale temu, który bada nasze serce, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Czyż nie? Więc myśmy, bracia Chrystusa, żołnierze, jest taka pieśń, którą Noemi za chwilę zaśpiewa. Powstańmy proszę i niech też ta pieśń nas pobudzi do tego, że trzeba nam stanąć na stanowisku, że trzeba mieć odwagę, aby jak Jezus budzić sprzeciw, nie bać się tego, że ktoś się sprzeciwi, mówić prawdę, bo taka jest wola Boża, bo tę prawdę On nam objawił, On stał się naszą prawdą i mamy ją głosić. Posłuchajmy tej pieśni, a potem będziemy się modlić. Za uczynki, za pracę.